Cześć wszystkim, znowu POM7, ściąg Factorio, leniwy skorczybek. Dobra, w ostatnim odcinku... czym się zajmowałeś, już nie pamiętam. W każdym razie, znowu pojawił się problem z niebieską nauką, mianowicie... Tutaj nie dochodziło wystarczającej ilości żelaza, żeby kontynuować produkcję kopaczy. Wystarczającą. I brakowało nam niebieskiej nauki. Dlatego zrobiłem tutaj właśnie ten myk z przepuszczaniem tutaj większej ilości żelaza. I na razie działa. Dobra, co do badań. Weźmy sobie może siłę ogniową działek laserowych. Ponieważ czyściłem trochę tutaj... Tak, czyściłem tutaj te duże skupisko. Jak właśnie... Jak się cała gromada rzuci na te działka laserowe, to one już mają trochę problemy z zabijaniem, zwłaszcza tych dużych. Więc siła ogniowa może się przydać. Dobra, dzisiaj weźmy się za nasz pancerz. Tak, bo już go mamy? Mamy. Mamy chyba wszystkie rzeczy potrzebne. Dobra. Czy co, mam trochę betonu. Może wykorzystajmy to i... I zróbmy sobie tutaj dalej ścieżkę. Dobra. Tak, dobra, potrzebujemy... Nie to. Potrzebujemy 5 tego, więc możemy to już rozebrać. Nie będzie nam nigdy więcej potrzebne. A to będziemy musieli przerobić, ponieważ będziemy chcieli produkować jeszcze więcej modułów prędkości. Okej, dobra, brakuje mi miejsca. Co mogę wyrzucić? To mogę tutaj stawić. To mogę wyrzucić. I to, powiedzmy. Niedługo mi to pomoże, ponieważ z nowym pancerzem będziemy mieli więcej miejsca na rzeczy. No i siarki nie potrzebuję. Dobra. I teraz tak. Czego jeszcze potrzebujemy? Pancerz wspomagany wzór 2. Wygląda na to, że mamy wszystko. To jeszcze musimy pójść do fabryki. I zaraz zajmiemy się również produkcją rzeczy do niego. Dobra. Potrzebujemy tak stali. Tego... Tego i tego. Jeszcze trochę tego. Okej. Okay. To zajmie trochę czasu. W międzyczasie musimy produkować inne rzeczy również. Dobra. Powiedzmy na przykład chcemy... Egzoszkielet. Nam się przyda. Albo nie, zacznijmy może najpierw od... właśnie, czy mam... Nie mam jeszcze zasilania. Przenośny reaktor jądrowy, wiecie co, więc tym się zajmijmy najpierw. To jest nam bardziej potrzebne. Dobra. Mamy pancerz. Że załóżmy go od razu, ponieważ to nam zwiększy ilość miejsca w ekwipunku. Teraz to możemy sobie rozebrać. Dobra, powkładajmy to wszystko do pancerza. Widzicie, mamy dużo więcej miejsca. I tak. Dobra, na razie powkładam zasilanie, żeby już się ładowało. Tarczę energetyczną również możemy włożyć. I tak, co chcemy? Chcemy mobilne akumulatory wzór 2. Chcemy egzoszkielety. I chcemy również działka laserowe. Tylko chyba ich nie ma również zbadanych, co? Nie widzę ich przynajmniej. Osobista obrona laserowa, dobra. Więc to zbadamy za chwilę. W międzyczasie, dobra, zbierzmy sobie egzoszkielet. Potrzebujemy stali. I silniki elektryczne. Chyba powinienem
magazynować tutaj. Czy je magazynują? Nie magazynują ich. W sumie mogłyby się przydać. Ale dobra, gdzie jeszcze produkujemy? Gdzieś tutaj. Do którejś nauki również ich chyba potrzebujemy. No, tak, tutaj mamy spory magazyn. Więc myślę, że sobie pożyczę po prostu. Okej, potrzebujemy 30 na 1. Chcę sobie zrobić dwie sztuki. Tyle starczy, dobra. Teraz osobista obrona laserowa. Gdzie to było? Laser. Osobista obrona laserowa, ciach. Dobra. Zróbmy sobie tego dwie sztuki. Jak wspomniałem. Zwiększy nam prędkość poruszania się o 30%. Możemy to stakować. A na dwie sztuki powinniśmy wystarczająco mieć miejsca. Dobra. Teraz chcemy przenośny reaktor termojądrowy. A nawet chcemy dwa. Dobra, to będzie wymagało dużo układów procesorowych. I na szczęście nie wymaga niczego więcej do działania. Aż te przenośne reaktory termojądrowe były jeszcze wymyślone zanim był uran i generalnie nie potrzebowało nic do swojego działania. Dobra, czy coś więcej chyba chcemy na razie? Nie, to działajmy dalej z siłą działek. Dobra, będziemy potrzebowali 500. W sumie nawet nie wiem, czy mamy tyle na zapasie. Być może nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mamy. Dobra. Więc zrobimy sobie dwa, ponieważ one przydadzą nam się do działek laserowych. Osobiste działka laserowe potrzebują dużo energii do działania. Dobra. Dobra, teraz zajmiemy się działkami laserowymi. Stacjonarny miotacz ognia? Nie. Gdzie to jest? Tutaj, osobista obrona laserowa. Dobra, to zbadaliśmy. To teraz zwiększymy może szybkostrzelność dla równowagi. Dobra, wiecie co? Już powkładam te rzeczy. Patrzcie, jak teraz nam się szybko będzie energia ładować. Bach. To już możemy praktycznie wywalić. Nie będą nam potrzebne. Dobra. Trochę więcej będziemy również potrzebowali akumulatorów. Spoko. Dobra, egzoszkielety 2. Patrzcie, jak teraz szybko będziemy chodzić. Zwłaszcza po betonie. To nam przyspieszy również dużo rzeczy. Więc szkoda, że tak późno dopiero to wziąłem, ale chciałem od razu zrobić najlepszą rzecz, żeby nie marnować składników. Dobra. Teraz zróbmy sobie działka laserowe. Myślę, że ze 4 sobie zrobię. Powinno nam starczyć. Dobra. W międzyczasie chcemy również więcej baterii. Potrzebujemy, znaczy akumulatorów, do tego potrzebujemy baterię. Czy mam baterię? Chyba nie. Dobra. Potrzebujemy również więcej stali. O i patrzcie, brakuje nam również żelaza. Dobra, to jest trochę za dużo stali, ale dobra. Dobra, 4 nam starczą. Włóżmy je sobie od razu.
Osobista obrona laserowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, więcej akumulatorów. Miałem tu gdzieś chyba baterie, ale chyba wyrzuciłem. Dobra, to zgarnę gdzieś, gdzie mogę zgarnąć. Chyba tutaj przy produkcji. Tutaj mogę sobie zgarnąć zapas. Powiedzmy połowę zgarnę. Dobra, czy mamy jakieś problemy z żelazem? Chyba z rudą idzie wszystko dobrze. Tylko po prostu nasze piece nie wystarczają. Albo nie, raczej nasze pasy nie wystarczają. Więc dobra, trzeba będzie zaupgrade'ować pasy również. Ale to za chwilę. Co robiłem? A tak, mobilne akumulatory. Trzymajcie baterie i trzymajcie płytki. A w tym czasie chcemy sobie zrobić również roboporty wzór 2. Powiedzmy zrobimy sobie jeden. Mamy jeden podręczny roboport, więc musimy zrobić jeszcze 4 zwykłe. Dobra. Więcej trybików i więcej baterii. Dobra, zaraz to zgarnę. Kto idzie dosyć wolno, więc nie ma problemu. Nie, trybików jeszcze trochę mam, ale dobra. Zapas się również przyda. Ta, dużo fajnie się teraz chodzi po fabryce. Dobra, zgarnę jeszcze tą setkę. I tak. Ciach baterie i ciach trybiki. Jak się robią? A wiecie co? Póki co powyjmuję również te. Tak, chcę sobie zrobić powiedzmy ze 2 baterie. Więc potrzebuję 20. Okej, no to w takim razie to jeszcze trochę zajmie. Dobra, czego ci brakuje? Trybików. Oraz baterii. Dobra, na czym się teraz chcemy skupić? Wydajność, nie, to jest drogie. Zwiększona ładowność, mech. Pola logistyczne postaci, to również nam się może przydać. Dobra. W razie więcej baterii jeszcze. Jawne wszystkie. Dobra. Potrzebujemy jeszcze 2, czyli ten i jeszcze jeden. Okej. Dobra, teraz roboport wzór 2. Wow, 100 układów procesorowych. Dobra, mam nadzieję, że już trochę się zdążyło zmagazynować tutaj. No, wystarczająco. Tak, na razie badamy coś bez żółtej nauki, więc i tak nie są potrzebne. Dobra. Dobra, to już mogę wyrzucić. Dobra. Co się robią dalej? Jeszcze 7 potrzebujemy. Dobra, będziemy mieli wystarczająco. Dobra. Jest roboport Mark 2. Zróbmy sobie mobilny akumulator wzorzec 2. Jeden, żeby już się ładował. Akurat 20. No to jeszcze dziabnę sobie kolejną porcję procesorowych. Dobra. Dobra, tutaj sobie również wybetonujmy. Dobra. Też dalej produkować, ale chwila. Wrzućmy sobie już to, żeby się ładowała. Dobra, roboport Mark 2. Dobra, jeszcze się robią. Dobra, i jeszcze... Dobra, to również mogę wyrzucić.
Czy wrzuciłem już tarczę? Wrzuciłem. Aczkolwiek również będziemy chcieli sobie robić tarczę Mark 2, znaczy wzorzec 2, chociaż jeszcze ich nie wynaleźliśmy. Ale dobra, na razie będzie ok. I patrzcie, jeszcze mamy troszkę miejsca. Roboport Mark, znaczy wzorzec drugi daje nam zwiększoną ilość robotów, więc dużo szybciej będziemy mogli budować. Wiecie co? Zwiększę sobie w takim razie również zapas tutaj. Do 40. Będziemy dużo mogli szybciej budować posterunki graniczne. Nie, czekaj. Dobra, to już wystarczy. Tak, mam jeden za dużo, ale spoko. Dobra. Wrzucę sobie w takim razie i ten również. No i dobra, co możemy jeszcze tutaj wrzucać? Tarczę energetyczną na pewno, jak sobie obracuję wzorzec drugi, to dorobię sobie jeszcze kilka. Możemy sobie dodatkowe egzoszkielety wrzucać, żeby jeszcze szybciej się poruszać. W sumie to już teraz mamy generalnie wszystko, czego byśmy potrzebowali. No i dobra, co chcemy teraz zrobić? Myślę, że udamy się troszkę może pokarać paru obcych. Przetestować nasze nowe uzbrojenie. Wiecie co, tutaj nie chcę mi się z nimi bawić, bo oni się ustalili w całkiem sporej odległości. A tutaj generalnie chcemy to rudę żelaza tu odblokować, więc myślę, że uda się tutaj. Tutaj trochę się z nimi pobawimy. Okej. Okay. Dobra, jak widzicie, żelaza troszkę nam brakuje w fabryce. Tak. To wszystko dlatego, że zmniejszyły się dostawy żelaza. Aż pociągi czekają na pełny załadunek, a teraz to im długo trwa, jak jest mało aktywnych kopaczy i przez co już nie mamy zawsze pełnego pasu i trzeba coś z tym zrobić. Dobra, czy my chcemy najpierw odblokować ten pas, czy najpierw ten? Te nas w sumie atakują. Wiecie co, chyba tutaj będzie lepiej, bo będziemy mieli mniej rzeczy do pozabijania, żeby to odblokować. I bliżej mam jakby do kolei już istniejącej linii, którą będziemy i tak musieli zagrejdować, ale dobra. To dobra, zajmiemy się tym. Tutaj mam czołg, więc przejdźmy się tam. Jak tutaj nasze rzeczy działają. Okej, mamy nadmiar gazolu. Fajnie to widzieć, ale pewnie to jest spowodowane tym, że troszkę przystopowała pewnie nasza produkcja innych rzeczy. No, czerwonych płytek i tak dalej, ponieważ brakuje nam żelaza. No i dobra. Jakby nam zaczęło dalej brakować ropy, to zacznę pakować wszędzie moduły prędkości do wszystkich kiwonów. Dwa moduły prędkości pierwszego poziomu zwiększają produkcję o 40%. Gdybyśmy pakowali trzeciego poziomu, to jest plus 100%. Więc możemy jeszcze o 100% zwiększyć naszą produkcję ropy, nie dołączając kolejnych źródeł. Dobra. Przy okazji, że chcemy tutaj jeszcze dobudować kolejny segment, myślę, że tak. Okej. Okay. To już trochę wchodzimy na to złoże węgla, ale spoko. Dobra, amunicja. Chociaż teraz będziemy potrzebowali mniej amunicji, ponieważ nasze działka laserowe będą dużo za nas strzelać. A właśnie, nie włożyłem jeszcze noktowizora. Tego również potrzebujemy. Dobra. Ciach, ciach. I dobra, jedziemy. Czy co? Pożyczę sobie z tej lokomotywy trochę paliwa. I wrzucę go tutaj. A tam ładuje dalej, tak ładuje. Jak nasz zapas ropy właściwie.
Okej, okay, troszkę już rosną. Więc jest dobrze z ropą, jest dobrze. Dobra, robociki. Sprawdźcie tutaj. My tymczasem jedziemy w tamtą stronę. No i dobra, i zobaczcie teraz, jak to będzie wyglądało. Ciach. Tak, one mają, one całkiem sporo mają obronę na... obronę przeciwko obrażeniom fizycznym, to przeciwko laserom w ogóle nie mają obrony. Zaraz wam jeszcze pokażę, jakie, jakie obrażenia zadaje na, zadają nasze działka laserowe. Dobra, jak widzicie, już to dużo lepiej idzie. Więc tak, nasze działko tutaj zadaje 15 plus 16, czyli 30. Natomiast nasze działka z obrony laserowej zadają... Mogę to sprawdzić? 15. Ale ponieważ... tak, ponieważ one nie mają obrony, to musimy to zadawać duże obrażenia. Zobaczmy, duży kąsacz. Tak, 8 i 10%, czyli 30 minus 8 daje 22, jeszcze to minus 10% daje około 20. W sumie generalnie powinno być tak podobne obrażenie, ale dobra. I tak wychodzi lepiej na korzyść działek laserowych, ponieważ nie musimy zużywać amunicji, żeby, żeby się nimi posługiwać. A... a energii mamy wystarczająco dużo, dzięki mobilnym... dzięki mobilnym termojądrowym tym akumulatorom. Dobra. Sobie ustawmy obronę, żeby tutaj nie przechodziły. Mam nadzieję, że ten przez las, przez ten las nie będą przechodzić. Więc może wyczyszczę do tego poziomu. Tutaj jeszcze ustawię trochę wieżyczek i... i uznam to, że będzie teren czysty. Dobra. Działka, bierzcie się do roboty. Dobra. Potrzebujemy również tutaj zasilania. Dobra. Ja się z wami już nie bawię. Robią to moi automatyczni asystenci pozbywania się szkodników. Tak, to jest oficjalna nazwa. Dobra. Myślę, że tutaj ustawię wieżyczki. Jeszcze tego się pozbędę w takim razie. Pozbądźmy się ich najpierw, żeby nie stukali mi do robotów. O, patrzcie, jeszcze małe kąsacze tu były. Jakie słodkie. Dobra, jak bardzo chcemy się wbijać w ten las? Ponieważ jak wiemy, kąsacze bywają czasami bardzo sprytne i potrafią się przeciskać przez takie lasy. Dobra. Myślę, że tutaj zrobię zwartą linię. Jeszcze tutaj. Okej. Okej, mam nadzieję, że tyle wystarczy. W sumie tutaj też pewnie trzeba będzie ustawić działkę, ale dobra. Część z tych linii pewnie już mógłbym zdemontować. Powiedzmy, te działka zdemontować i poprzenosić je dalej. Ale różnie to bywa z kąsaczami. Zawsze mogą znaleźć jakąś wąską ścieżkę, którą się przycisną, a potem nie chciałbym, żeby w środku bazy nam się zaczęły mnożyć jak głupie.
Siema. O, całą grupcie zawołaliście, fajnie. Dobra, ustawmy tutaj po prostu z 2-3 działka i uznajmy, że będzie fajnie. Dobra, tylko najpierw jeszcze tutaj prąd przeciągnę. Powiedzmy, tutaj będzie jedna, bo nie, tutaj bliżej, tutaj jest jednak troszkę przejścia. Nie chcę, żeby się przyciskały. Tutaj i tutaj. Dobra, ciach. Ciach. I ciach, i tutaj powiedzmy zrobimy jeszcze taką linię okrężną. Jak widzicie, teraz konstruowanie z 25 robotami na raz. Wcześniej mogliśmy tylko 10 na raz robotów wysłać przy starym roboporcie. Idzie dużo szybciej. Okej, dobra. Chcemy również tutaj sobie postawić radar. No, okej, dobra. Sami blokowaliśmy tą rudę żelaza, którą musimy już sobie podczepić. Nie, zaczyna nam brakować żelaza. W międzyczasie chyba... poza nagrywaniem wezmę tutaj, podczepię tą rudę żelaza. Przepuszczę tutaj jeszcze dodatkowe dwa pasy. I do tej stacji, żeby ona mogła szybciej jeździć. To nie będzie nic interesującego, więc nie będę tego nagrywał. Natomiast jak tam idzie nasz uran? Tak, zaczyna nam brakować w ogóle rudy uranu. Skąd moglibyśmy jeszcze ją kopać? W sumie nie mamy żadnych fajnych złóż w pobliżu. Tutaj mamy sporo. Tutaj mamy trochę. Ale to nie jest chyba warte rozkopywania tego. Tak, więc myślę, że najbliższe złoże mamy tutaj. Musielibyśmy sporo się przekopać przez obcych, żeby do niego dojść. Ale spoko, i tak sporo się nakopaliśmy. Mamy 5000 uranu 238. Nasz uran 235. Tak, powoli się zaczyna rozkręcać. Już część... część uranu już dochodzi do drugiej wirówki. Jeszcze troszkę zajmie czasu, zanim się ta również uruchomi, ale dobra, powoli się rozkręca. Okej, czy oni tutaj byli? Oni chyba tutaj byli. Gdzie mnie... Tak, tutaj mnie cały czas atakują. Nie, aż im się nie podoba, ale spoko. To nie ma problemu, to chyba jest jeszcze nad zasięgu sieci logistycznej, co? No to już akurat nie. Ale dobra. Zawsze mogę tutaj podesłać roboty, żeby trochę naprawiały, więc tutaj nie widzę problemu za bardzo. Więc dobra, w następnym odcinku zrobimy sobie tutaj kolej dwukierunkową. Myślę, że tu do tej pory zrobię dwukierunkową. W sumie wiecie co zrobię? Może aż tutaj zrobię dwukierunkową kolej. Aż będziemy musieli również podłączyć te dwa złoża miedzi. Ponieważ miedzi również nam powoli zacznie brakować niedługo, więc w sumie czemu by nie zrobić już systemu, który mógłby wspierać również transport miedzi. Więc tak trochę będą jechały naokoło te pociągi z miedzią, ale dobra, nic im nie będzie szkodzić to. Dobra, więc taki jest plan na przyszłość. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!